Macieja Kubowskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Dzień dobry, witamy serdecznie. Panią Lidię Krajewską, panią poseł. Panią Ewę Dumkiewicz z Prawdy, dyrektor Wydziału Oświaty i Wychowania w Urzędzie Miasta Lublin. I pana Marka Olszewskiego, doskonale pewnie wszystkim znanego, wiceprzewodniczącego Związków Gmin Wiejskich i wójta gminy Lubicz. Ja mam takie wrażenie, jako osoba, która zajmuje się czy sprawami związanymi z oświatą, czy związanymi z generalnie debatą wokół ważnych spraw, które w Polsce się dzieją, że sytuacja, z którą mamy do czynienia obecnie, jest sytuacją rzeczywiście już nabrzmiałą do granic możliwości. To znaczy, jeżeli chodzi o zarówno o jakość oświaty, jak i o kartę nauczyciela i o to, czego dopominają się od lat samorządy, to mamy rzeczywiście do czynienia z jakimś chyba, czego państwo jesteście też dowodem, z jakimś chyba takim punktem, gdzie nie da się już powoływać zespołów, pisać zielonych, białych ksiąg, nie da się już mówić o tym, że jakoś to będzie, tylko trzeba zacząć rzeczywiście działać. Dzień dobry Państwu. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie i za otwartość do rozmowy z ministerstwem i także no, zgromadzenie takiego grona, w którym będziemy mogli spojrzeć na sprawy oświaty z różnych perspektyw. Zdajemy sobie sprawę, że sytuacja samorządów i sytuacja finansów oświatowych jest dosyć trudna. Ja jednak zacznę od stwierdzenia, że no nie do końca zgadzam się, że te problemy z finansami oświaty i to, o czym tutaj mówiliśmy na samym początku, wynikają czy są powodowane właśnie tylko i wyłącznie finansowaniem oświaty, czy złym modelem finansowania, czy też niedostatecznym finansowaniem oświaty. Co to, takie stwierdzenie padło tutaj dzisiaj na początku, już to kilkukrotnie taka sugestia jest bardzo często powtarzana. Jednak jeżeli spojrzymy na dane, to te obciążenia samorządu w stosunku do subwencji, chociażby oświatowej, w ostatnich latach wyglądają bardzo podobnie. Zdaję sobie sprawę jednak z tego, że sytuacja finansowa samorządów w ogóle w ostatnich latach jest trudna i oczywiście wydatki oświatowe jako no, największa pozycja w większości jednostek samorządu terytorialnego no, są tymi pierwszymi wydatkami, gdzie chcielibyśmy widzieć, mam nadzieję i jestem przekonany, że nie po prostu oszczędności, ale wzrost efektywności. I w takim kierunku i na takiej płaszczyźnie zdecydowanie chcemy rozmawiać i chcemy iść właśnie w kierunku takim, żeby te pieniądze po prostu lepiej, efektywniej wydawać. Efektywniej to znaczy, że za te same pieniądze możemy kupić, brzydko mówię, ale jestem ekonomistą i takiego brzydkiego języka używamy, kupić lepszej jakości usługi. Zdajemy sobie także sprawę, że problemem i pewną w pewnych elementach przestarzałością są przepisy karty nauczyciela. Rozumiem, że tych dyskusji tutaj nad zmianami w karcie nauczyciela jest poświęcony ten panel. I tutaj oczywiście jesteśmy jak najbardziej za tym, żeby kartę nauczyciela zmieniać. Zmieniać przede wszystkim w takim kierunku, żeby oczyścić kartę nauczyciela z pewnych no, regulacji, przepisów, przywilejów, które nie mają racji bytu w dzisiejszych czasach, a niektóre z nich, jak chociażby urlopy dla poratowania zdrowia, no, żebym został dobrze zrozumiały, nie uważam, że to jest, że takie wsparcie prozdrowotne dla nauczycieli jest przeżytkiem, nie jest zupełnie potrzebne, ale ten instrument rzeczywiście nie funkcjonuje w obecnych czasach dobrze i z drugiej strony w ostatnich latach no, jakby jest coraz szerzej dyskutowany, dlatego że zaczął nagle generować olbrzymie koszty. I wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę. Wiemy, że prawdopodobnie związane jest to z falą zwolnień nauczycieli, która wynika z niżu demograficznego i widzimy tutaj też potrzebę szybkiego zareagowania i na pewno, tak jak też to już żeśmy ogłosili, jest to przepis, który będziemy bardzo szybko zmieniać. Z drugiej strony chcemy zmieniać tak kartę nauczyciela, żeby profesjonalizować zawód nauczyciela, żeby zwiększać jego prestiż. Niestety ja najbardziej boleję, że ta dyskusja o finansach
której no nie chcemy, ale musimy o tym dyskutować, tak naprawdę bardzo często uderza w nauczycieli, a uderzanie w nauczycieli jako całej grupy zawodowej powoduje, że tak naprawdę no niszczymy prestiż tego zawodu i uderzamy w jakość edukacji. To są takie bardzo niewymierne rzeczy, ale doświadczenie wielu krajów i też intuicja podpowiada, że to, co decyduje rzeczywiście o jakości nauczania, to bardzo często są takie niewymierne rzeczy i tutaj prestiż tego zawodu, który decyduje o tym, kto idzie do tego zawodu, jest kluczowy. I chciałbym powiedzieć, że według mnie osobiście, ale potwierdzają to chociażby wyniki badań międzynarodowych, mamy bardzo dobry polski, dobry system oświaty. No, niestety w Polsce często panuje przekonanie, że chociażby gimnazja nie są dobrym rozwiązaniem, czy też wiele innych rozwiązań w oświacie nie jest rozwiązaniem. Ja pracując w instytucji międzynarodowej raczej byłem tą osobą pytaną, co żeśmy takiego fajnego zrobili, że mamy tak dobry system. Mamy system, który przeskoczył w osiągnięciach w ostatnich latach takie kraje jak Niemcy, ma lepsze osiągnięcia niż Stany Zjednoczone i wiele innych krajów, czy też Francja, wiele innych krajów, które mają znacznie większą tradycję, wydają znacznie więcej pieniędzy i przeszły też wiele innych reform. Trzeba się zastanowić tak naprawdę, co jest dobrego w tym systemie i co można zmienić tak, żeby tej jakości nie utracić. Jeżeli już konkretnie mówimy o zmianach w karcie nauczyciela, podsumowując, chciałem powiedzieć, że no, my nie tylko jakby zastanawiamy się, dyskutujemy, ale działamy. Podczas rozmów w ministerstwie określiliśmy, że te zmiany, już konkretne propozycje zmian przepisów ogłosimy, kiedy poznamy ostateczną propozycję samorządową, która zostanie przedstawiona na kongresie. Także w najbliższych tygodniach, w najbliższych miesiącach bardzo konkretne propozycje zmian powstaną. Myślę, że odniosłam się trochę, powiedział o tym profesor Michał, o tym, jak powinniśmy patrzeć na samorząd i na oświatę. I myślę, że jeśli się zdecydowaliśmy w 90 roku, że samorząd to jest ta organizacja, ta jednostka, która będzie odpowiadała za oświatę, to powinniśmy iść dalej o jeszcze jeden krok. Bo ten problem, który jest, to właśnie z jednej strony ten model finansowania, który jest wciąż niewystarczający i samorządy narzekają. Z drugiej strony model zarządzania, na który niewielki wpływ ma samorząd, bo i na wybór dyrektora, i na organizację różnego rodzaju rzeczy, chociaż one są zmieniane i trochę udało się wykreślić. Natomiast trzeci model to jest model nadzoru pedagogicznego, jak również efektywności kształcenia i wspomagania nauczycieli, ich doradztwo i poradnictwo. I myślę, że jeśli popatrzymy w ten sposób na system oświaty, to warto by się zastanowić, jeśli już chcemy, by samorząd nadal prowadził te szkoły, to dajmy mu większe kompetencje. One wciąż są za małe. Uwierzmy, że samorząd to nie jest organizacja, ani instytucja, ani zbiór ludzi, który nie chce mieć dobrze wyedukowanych swoich mieszkańców, swoich dzieci. Chce. W związku z czym powinien otrzymać większe kompetencje w zarządzaniu, w tym, jak wyglądać ma sieć, jak wynagradzać nauczycieli, jak zatrudniać nauczycieli. To powinna być rola samorządu. Natomiast finansowanie powinno być odgórnie naliczane na sposób taki, że mamy pewien model wynagrodzeń, który określa się w, jak gdyby ogólnie dla całego kraju, natomiast pozostawiamy część finansową dla samorządów, o której decydują. W tej chwili samorząd w zasadzie z własnych środków nie da dodatków, to nie ma żadnych możliwości dofinansowania dobrego nauczyciela, czy ja to wiem po Warszawie, kiedy teraz Warszawa musiała zmniejszyć dodatki, które były przyznawane nauczycielom ze względów właśnie braków finansowych. I to pokazuje, że ta struktura wynagradzania ustalana przez państwo, bo z jednej strony minister, i to jest na życzenie związków zawodowych, żeby była jasność, minister ustala wynagrodzenia, a samorząd wykonuje. Więc to jest właśnie to, o czym powinniśmy rozmawiać i zastanowić się wspólnie ze związkami zawodowymi dla dobra polskich nauczycieli. Naprawdę.
każdy organ prowadzący nie skrzywdzi swoich nauczycieli i swoich uczniów, jeśli będzie miał swobodę zatrudniania. Natomiast jeśli chodzi o model nadzoru i wsparcia. Proszę Państwa, nasz nadzór pedagogiczny faktycznie nie ma żadnego wpływu na jakość kształcenia. Taka jest prawda, brutalna. Ja nie odkrywam tutaj chyba nowości, że przede wszystkim samorząd nie jest informowany o tej jakości kształcenia w szkole poza wynikami egzaminów. Samorząd nie ma możliwości jak gdyby egzekwowania to, co wynika z kontroli. W związku z czym ten nadzór pedagogiczny, który projekt był już założenia były w poprzedniej kadencji, panie ministrze, mam nadzieję, że będzie konsekwentnie wprowadzany. My musimy mieć profesjonalne mierzenie jakości, efektywności i profesjonalne wsparcie nauczycieli. Nauczyciel nie może, jak mówiła tu koleżanka, o godzinie 13 szkoła jest pusta. Nauczyciel w ramach 40 godzin pracy musi mieć możliwość i szansę rozwijania swoich umiejętności i pracy wychowawczej z dziećmi. Powinien mieć decyzję, czy chce przekazać szkołę, zamknąć, czy chce tej szkole dać nauczyciela, który będzie miał większe pensum, ale ta szkoła zostanie utrzymana. I to powinno być decyzja samorządu. Tutaj to pensum jest bardzo delikatnie, tak ogólnie zaznaczone. Ja uważam, że te propozycje są niewyczerpujące potrzeb samorządowych. Tak to uważam. Czy bibliotekarze powinni być objęci kartą nauczyciela? Nie. Ani bibliotekarze, ani pałace kultury. Naprawdę to jest coś, co nie wymaga karty nauczyciela, by pracować. To powinien być normalny wymiar pracy i naprawdę nie widzę powodu. Nauczyciel pracujący przy tablicy, owszem, natomiast pozostałe powinny być wyjątki. I jeszcze jedno pytanie. Czy urlop na poradzenie zdrowia powinien trafić do ZUS? Oczywiście, bo dlatego, że pracownik, panie ministrze, tu się nie zgodzę z panem, ponieważ płacimy ZUS, składkę zdrowotną, nauczyciele również. W związku z czym, jeśli ktoś idzie na rentę z tej składki zdrowotnej, otrzymuje. Po to jest, poratowanie zdrowia jest też pewnym nieczynnością czasową. Renty też się nie otrzymuje na całe życie. Otrzymuje się ją często czasowo z powodu gorszych warunków zdrowia. Dlatego też uważam, że komisja, tak jak dla każdego przeciętnego obywatela, jeśli nauczyciel rzeczywiście zdarza się, że nie może wykonywać swojego zawodu, powinien mieć możliwość korzystania z takiego urlopu płatnego ze swoich składek, które odprowadza, tak jak każdy obywatel tego kraju. Bardzo dziękuję. Natomiast chciałbym poprosić jeszcze pana Marka i pana ministra, żeby podsumować już właściwie nie to, jakie są państwa postulaty, tylko co stanie się, dokładnie co stanie się w najbliższym czasie. Znaczy od strony samorządowców chciałbym usłyszeć, co będą robić. Natomiast od pana ministra też taką deklarację, znaczy kiedy nowelizacja, kiedy będzie przyjęta przez rząd, kiedy trafi do Sejmu, jaki państwa jest scenariusz w tej kwestii. Panie Marku, proszę serdecznie. Proszę Państwa, jeszcze tylko słowo o dodatku wiejskim. Dodatku wiejskiego nie można oderwać od algorytmu i od tej części ustawy o systemie oświaty, która mówi o finansowaniu. Jeżeli mówiliśmy o likwidacji dodatku wiejskiego, to nie mówiliśmy o zrzeczeniu się RI, tylko mówiliśmy o konieczności zmiany systemu i tylko łącznie dodatek wiejski i system finansowania, czyli algorytm. Te dwie kwestie muszą być traktowane łącznie, ale to jest jakby dyskusja na drugą część. Natomiast odpowiadając na pytanie pana redaktora, myślę, że nasz projekt jutro będzie złożony, prawda, na ręce przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego, Sejmowej Komisji. I będziemy z niecierpliwością oczekiwać na pierwsze posiedzenie Sejmowej Komisji, która...